Cześć, słuchajcie, trochę pozwoli się motorku, a teraz chciałbym opowiedzieć o ciuszkach, bo to jest bardzo ważne. Może zacznę od bucików. Nie były drogie, słuchajcie, można z nich śmigać w zasadzie cały sezon, chociaż ale można. Ok, to są buciki. Spodnie. Nie pamiętam jakiej firmy. Mogę wam pokazać logo. Są to spodnie ocieplane z pasem biodrowym. Także wypas. Naprawdę jaja się gotują. Jest podpinka. Można jeździć bez podpinki. Jak przyjdzie taki czas, ale to najważniejsze. Kurteczka. Słuchajcie, nie narzekam. Nie narzekam, wcale nie była droga. Bo jakieś 300 zł chyba, nie pamiętam. Ma fajne wyjeczniczki z przodu, z tyłu. Wentylowana z karbonami oczywiście podstawa. Wyjebiesz się, zawsze coś tam cię ochroni. To kurwa. Spodnie. Ozona akurat, bo widzę firmę, nie? Słuchajcie. Jeansowe. Wypas. Bardzo wygodny. Też mają małe karbonki tam na kolanach, na bokach. Są wypasione. O, a to takie dodatek. Spocięcie, jakby było ci zimno. Kask zmieniłem też. Starszy. Nie jest taki wypas. Jest to LS2. Durometa w zupełności wystarczy. Właśnie jestem na etapie montowania uchwytu do kamery. Schnie i jutro będę nagrywał. Chyba. I to chyba wszystko. I taka mała uwaga, to już jest nowa kamera, więc uważajcie na rozdzielczość.